jestem Edyta i dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o 30 książkach, które przeczytałam w 2023. I chociaż nie weszły do takiej mojej ścisłej topki 10 najlepszych tytułów, to jednak myślę o nich, na tyle zapadły mi w pamięć, że kojarzą mi się z tym moim 2023 czytelniczym. Bardzo krótko będę o nich wspominać, bo o wszystkich już mówiłam co najmniej raz dość obszernie, a tych książek jest 30, więc nie chcę tutaj się rozgadać zanadto, to mają być jedynie takie moje impresje i wspomnienie tych książek, które jakoś tak naznaczyły ten mój czytelniczy rok. To był w ogóle bardzo dobry rok. Kiedy robię te podsumowania, to widzę, że było naprawdę dużo takich dobrych książek, o których myślę, które jakoś później może wykorzystałam na różne sposoby, albo z których lektur emocje po prostu we mnie zostały. I na szczególne wyróżnienie zasługuje książka, którą przeczytałam w tym roku po raz kolejny. I to jest Proces Franza Kafki. Ta książka jest jedną z moich ulubionych definitywnie i ten reread, ten powrót po kilku latach jedynie mnie utwierdził w tym. Ja do tej książki wracam na różnych etapach mojego życia i za każdym razem zwracam uwagę na coś innego. Tym razem głównie uderzyło mnie to, jak każdy element, każdy detal tutaj ma znaczenie. Czy to opisywana przestrzeń, czy to słowa, które wypowiadają bohaterowie, kolejność tych zdarzeń, to jak proces zagarnia kolejne aspekty życia Józefa K. jest w sposób mistrzowski rozegrane przez autora. Mapy naszych spektakularnych ciał, Maddie Mortimer w tłumaczeniu Agnieszki Walulik dały mi taki powiew świeżości na koniec roku. To jest powieść o umieraniu na nowotwór matki nastoletniej córki i żony. Jest mocno eksperymentalna na poziomie językowym, formalnym. Autorka po mistrzowsku lepi z języka, który staje się tutaj taką bardzo plastyczną materią i robi to w sposób tak dojrzały, że aż trudno uwierzyć, że to jest jej debiut. Na wskroś cielesna, mocno bazująca na relacjach i na tym, jak zmieniają się pod wpływem zbliżającej się śmierci. Sedno rzeczy nad Sumę Soseki w tłumaczeniu Mikołaja Melanowicza. Powieść modernistyczna, japońska o relacji studenta i jego mistrza, który jest człowiekiem bardzo ekscentrycznym i tajemniczym. Skrywa pewną tajemnicę z przeszłości, która teraz każe mu izolować się od społeczeństwa i poznajemy go wspólnie ze studentem. To jest powieść, w której najwięcej dzieje się na tym poziomie psychologicznym, psychologii bohaterów. To jest książka niezwykle subtelna i gęsta pod tym względem. Mniej dzieje się na poziomie fabularnym. Mnie te meandry psychiki mistrza i problemy, które ta książka odkrywa przed nami, totalnie pochłonęły. Muzeum Ciszy Yoko Ogały w tłumaczeniu Anny Horikoshi. Ogała mnie zawsze ujmuje swoją różnorodnością. To też jest japońska pisarka. I tym, jak każda jej książka jest zupełnie inna, ale każda w jakiś sposób przypada mi do gustu. Ta powieść akurat jest o muzealniku, który na zlecenie starszej pani tworzy tytułowe Muzeum Ciszy, złożone z przedmiotów, które ta staruszka zgromadziła po śmierci różnych ludzi. One należały właśnie do tych osób. Ta książka to refleksja nad przedmiotami, nad materialnością, nad tym, jak odbijamy się w przedmiotach, które posiadamy. Jest przepełniona ciszą i spokojem, który jednak jest podszyty jakąś nutką takiego niebezpieczeństwa, które jest przez większość książki trudne do dookreślenia. Złoty chłopak, szmaragdowa dziewczyna i Yuen Li w tłumaczeniu Michała Kobukowskiego. Zbiór opowiadań chińskiej pisarki, który gra subtelnościami. Każdy z tych tekstów pokazuje nam złożoność, kompleksowość rzeczywistości i nawet jeśli bardzo chcielibyśmy zamknąć ją w jakichś swoich bezpiecznych kategoriach i na przykład pewne relacje opisać jako zdrowe czy niezdrowe, to się nie udaje i ta rzeczywistość się nam wymyka. Też bardzo tutaj dużo jest o samotności. To jest taki główny motyw, który powraca we wszystkich praktycznie tych tekstach, też mocno skupiona na relacjach, cicha, o przypadkowości naszych losów. Andromeda Therese Bowman w tłumaczeniu Justyny Czechowskiej, o młodej kobiecie, która właśnie zostaje zatrudniona w wydawnictwie na stażu i poznaje kierownika tego wydawnictwa, który wchodzi z nią w bardzo bliską relację, mimo różnicy wieku. Na początku ta książka wydaje się nieco stereotypowa i może nam się wydawać, że wiemy, w którą stronę ta historia pójdzie, ale Therese Bowman doskonale
wywraca te nasze oczekiwania do góry nogami. Przynajmniej tak sobie wyobrażam, że wiele osób może odczuwać przy lekturze i ja tak odczuwałam. I też mocno w sumie ta książka gra z takim naszą tendencją do przypinania z góry łatek ludziom, historiom zasłyszanym i pokazuje różne punkty widzenia, z których można spojrzeć na daną rzecz. Ja bardzo lubię też książki o książkach, więc tutaj ten motyw wydawnictwa bardzo, bardzo mnie wciągnął. Niewidzialni Roya Jakobsena w tłumaczeniu Iwony Ziemnickiej, powieść o rodzinie Baroy, która mieszka na norweskiej wyspie już od pokoleń i śledzimy ich codzienne życie, ich relacje, ich walkę z żywiołem, która jest nieodłączną częścią ich codzienności. To jest książka, która kojarzy mi się z bardzo mroźnym, silnym wiatrem i wzburzonym morzem, które aż budzi niepokój. Bardzo podobał mi się sposób, w jaki przedstawiona jest codzienność tej rodziny, ze zwróceniem uwagi na takie detale, które dla nich, dla bohaterów są zwyczajne, dla nas mogą być nieco zaskakujące może. Dużo melancholii jest w tej książce i to jest taka totalnie hipnotyzująca i uwodząca narracja, która nie może wypuścić, kiedy już się w nią zanurzymy. Nocne Pawła Matei, zbiór opowiadań grozy polskiego młodego autora. Ta książka jest poetycka, ale w taki bardzo niewymuszony sposób i widać, że autor bardzo świadomie też kreuje grozę na bardzo różne sposoby. Często jest tak, że zło jest gdzieś bardzo, bardzo blisko w nas samych albo w najbliższych nam osobach. Jest przepełniona ta książka poczuciem jakiejś beznadziei, jest bardzo ciężka, mroczna i dość prostymi środkami kreuje grozę, której ja się totalnie poddałam. Raj pierwszej miłości Fang Siqi, Lin Yihan w tłumaczeniu Aleksandry Woźniak o młodej dziewczynie, która padła ofiarą przemocy seksualnej ze strony mężczyzny, który niby miał udzielać jej korepetycji z literatury, ale tak naprawdę pod tym pretekstem regularnie brał ją do łóżka. Są wspomnienia tej dziewczyny podane w formie strumienia świadomości, dość chaotyczne, z niezachowaną chronologią, ale to bardzo, bardzo współgra z tym, jak to, co w tej książce jest opisane, jest tak ekstremalnie ohydne i trudne, że aż nie da się tego ogarnąć w jednej spójnej, płynnej narracji. Trąbka do słuchania Leonory Carrington w tłumaczeniu Maryny Ochab, mojej ukochanej Carrington, która tutaj kreśli postać Marion, jest główną bohaterką, jest już staruszką, przygłuchą i przez to bardzo źle traktowaną przez swoją rodzinę, która oddaje ją w końcu do domu starców, do domu spokojnej starości. Carrington uczyniła główną bohaterką taką postać, która jest dość nieoczywista do prowadzenia narracji i też przez społeczeństwo jest gdzieś tam spychana na margines, a tutaj przychodzi z całą swoją kolorową osobowością, z całą swoją energią, zwłaszcza taką duchową energią, pomimo fizycznych jakichś już dolegliwości. Mamy tutaj warstwowo nakładające się na siebie brawurowe historie zahaczające o okultyzm, o ekologię, o jakieś takie tematy religijne. Mamy tutaj dużo humoru i absolutnie wspaniale wykreowane bohaterki, no i dużą dozę surrealizmu, bo surrealistką właśnie Carrington była. Trylogia kopenhaska Tove Ditlevsen w tłumaczeniu Iwony Ziemnickiej. Autofikcja duńskiej pisarki podzielona na trzy części. Dzieciństwo, młodość i uzależnienie, opowiadająca o wychowywaniu się najpierw w dzielnicy robotniczej, o biedzie, o skomplikowanych relacjach rodzinnych, o macierzyństwie, wreszcie o uzależnieniu. To jest powieść poruszająca do głębi, a jednocześnie literacko na bardzo wysokim poziomie. Autorka jakby w słowach próbuje ujarzmić rzeczywistość, która totalnie wymyka się jej spod kontroli. Język jest bardzo obrazowy, ale też bardzo, bardzo precyzyjny. Ta książka jest dość zimna, jest pełna beznadziei, bezradności i bardzo, kolokwialnie mówiąc, wchodzi na psychę, ale to jest proza niezwykle dojrzała. Dla osób, które lubią w ogóle autofikcję, lubią taką prozę autobiograficzną, to na pewno będzie dobry wybór. Makabreski Daphne du Maurier to jest zbiór krótkich form. Trochę różni się
mocno nawet różni się ten zbiór od tego nowego, który został wydany jakiś czas temu. I nie będę tutaj omawiać każdego z tych tekstów, powiem po prostu, że tam były takie wyjątkowo sugestywne, niekomfortowe obrazy, które pozostały mi w głowie i o których faktycznie do dzisiaj myślę. Opowieści niesamowite z języka angielskiego, które umiliły mi czas około halloweenowy i zwaliły z nóg karmillą Sheridana Le Fanu i żółtą tapetą Charlotte Gilman. To były moje dwa ulubione utwory z tej książki, ale generalnie ona była niezwykle, niezwykle klimatyczna i najbardziej mi się chyba kojarzy razem z makabreskami z tym okresem październikowo-listopadowym 2023. Świetne też jest opracowanie w ogóle tych tekstów, dobór niezwykle różnorodny, więc też wielka polecajka i będę sięgać po inne książki z piwu z tej serii opowieści niesamowitych. Grzybnie Aleksandry Zielińskiej, opowiadałam Wam o niej niedawno. Powieść o stracie, o grupie przyjaciół z dzieciństwa, którzy spotykają się w rocznicę śmierci jednego z tych przyjaciół, o tym, jak wygląda teraz ich życie, jak wyglądają ich relacje. I to jest książka, która, tak jak napisałam ostatnio na Instagramie, stworzyła w mojej głowie taką sieć rozgałęziających się strzępek, tak jak tytułowa grzybnia, i myślę o niej dużo. Hipnotyzowała mnie absolutnie połączeniem delikatności, oniryzmu i realizmu magicznego z brutalnością rzeczywistości bohaterów. 24 oczu Sakei Tsuboi w tłumaczeniu Klaudii Ciurki. Powieść japońska, akcja dzieje się w 1928. Młoda nauczycielka przyjeżdża do wioski uczyć dzieci w tamtejszej szkole. I śledzimy jej losy, jej relacje z nimi na przestrzeni lat. To, jak ich losy naznaczone są potem też II wojną światową. To jest książka o takim wydźwięku pacyfistycznym, pokazująca nam to, jak wielka historia wpływa na codzienność na prowincji. Książka bardzo prosta, ale w tej swojej prostocie mocno oddziałująca emocjonalnie. I w sumie umieściłam ją w tym zestawieniu, dlatego że wywołała we mnie takie bardzo głębokie uczucie nostalgii, które też skłoniło mnie do refleksji nad pewnymi wątkami z mojego życia. Nie będę wchodzić w szczegóły, ale bardzo jakoś tak personalnie na mnie wpłynęła ta książka i bardzo dobrze wspominam ten stan, w którym mnie wprowadzała, takiego smutku, ale nie przytłaczającego, ale takiego bardziej refleksyjnego, skłaniającego do refleksji. Nowe Cento Alessandro Barico w tłumaczeniu Haliny Kralowej. To jest 60 stron tekstu, który jest pisany w formie monologów przeplatanych didaskaliami. To jest taki utwór jakby sceniczny o mężczyźnie, który jako malutkie dziecko został porzucony na statku i na tym statku pozostał już przez praktycznie całe swoje życie. Jest uzdolnionym pianistą teraz i widzimy go w momencie, kiedy chce pierwszy raz zejść na ląd. Ta metafora, ten obraz może bardziej, ten koncept bycia zamkniętym na statku jest bardzo ciekawy i w niewielu słowach autor tutaj przekazuje bardzo dużo treści i takich pytań, które rodzą się w głowie czytelnika. Ciekawa jest tutaj rola muzyki na kształtowanie się osobowości Nowoczęta, to jak on przeżywa tę muzykę, opisy jego wykonań. To jest świetny aspekt tej książki. I Klub Smutnych Duchów Lizzie Meddings w tłumaczeniu Agnieszki Kalus. Trzy części przeczytałam w ubiegłym roku. To są komiksy przeznaczone raczej dla młodszych czytelników, dla młodszej młodzieży, w sumie o zdrowiu psychicznym. Daje takie poczucie bycia rozumianym i to są bardzo wartościowe treści, które myślę, że mogą mocno poukładać w głowie młodszemu czytelnikowi, ale też dać co nieco nawet niejednemu dorosłemu. Przeuroczy w ogóle pomysł, bardzo mnie to Uniwersum Smutnych Duchów rozczuliło i kupuję ten koncept w całości. Jeśli chodzi o non-fiction, to chciałam tutaj wspomnieć o Aktualności piękna Hansa Georga Gadamera. Tłumaczyła Krystyna Krzemieniowa. Nigdy chyba nie mówiłam tutaj o tej książce. To jest książka, na której mocno oparłam mój licencjat. Króciutka, korespondująca trochę z dużo, dużo dłuższą Prawdą i metodą, gdzie Gadamer
przedstawia swoją hermeneutyczną koncepcję sztuki. I w tak dużym skrócie dzieło sztuki jest tutaj komunikatem, który przekazuje jakiś sens i pozwala odbiorcy uczestniczyć w prawdzie. Sztuka jest źródłem prawdy, jest źródłem poznania i partycypowania w tej prawdzie. Nie wiem, czy to jest dla Was jakkolwiek ciekawe, może jeśli jest, to kiedyś mogłabym opowiedzieć o tym więcej. W każdym razie to jest książka, przy której spędziłam długie godziny myśląc nad nią, dzięki której powstał mój licencjat w takim kształcie, w jakim powstał. To jest też koncepcja, która w sumie mocno do mnie przemawia. I taką książką, która też kazała mi trochę spojrzeć na moją relację ze sztuką, na rolę sztuki w moim życiu, była Sztuka i życie Ksiotila Red w tłumaczeniu Karoliny Drozdowskiej. Tutaj autor przedstawia swoją koncepcję estetyki cnót, według której sztuka jest, może być narzędziem właśnie do kształtowania cnót w odbiorcy. Jest trochę anegdotyczna, trochę tutaj jest takich opowieści o personalnych spotkaniach autora z danymi dziełami, też bardzo różnorodnymi, dużo jest tutaj zwłaszcza sztuki współczesnej, więc jeśli ktoś nie lubi, to może być jakiś tam problem, jakaś przeszkoda, chociaż jest to podane w bardzo przystępny sposób, jeśli boicie się, że na przykład nie rozumiecie sztuki współczesnej i przez to może być ta książka jakaś niedostępna dla Was, to totalnie nie, tak nie będzie. Więc jest właśnie z jednej strony taka anegdotyczna i luźna, a z drugiej strony bardzo dużo jest nawiązań do jakichś teorii filozoficznych czy teorii sztuki. I koniec końców ta książka jest bardzo pełna mięsa, takiej treści bardziej erudycyjnej, więc trzeba się trochę bardziej nad nią pochylić, ale dla mnie właśnie była ważna dla takiej mojej refleksji nad sztuką w moim życiu. Głusza Anny Goetz, reportaż o głuchych, o społeczności, kulturze głuchych i o wykluczeniu, zwłaszcza systemowym. Ja akurat nie miałam aż takiego elementu zaskoczenia przy lekturze, bo kiedyś interesowałam się tym tematem, ale wiem, że dla wielu osób to jest zderzenie z takimi problemami, o których nie miały pojęcia i myślę, że ta książka może bardzo wiele dobrego zrobić dla naszego społeczeństwa, jeśli chodzi o uświadamianie tych problemów. I też może otworzyć na bogactwo języka migowego i pokazanie go jako autonomicznego, a nie zawsze wtórnego jakby wobec języka polskiego i pokazanie, że to są zupełnie dwa różne języki. Pokazanie tej społeczności i tej kultury ludzi, którzy mają czasami bardzo silne poczucie przynależności właśnie do społeczności głuchych, więc no, bardzo ciekawa rzecz. Teoria feministyczna, bell hooks, książka w tłumaczeniu Ewy Majewskiej, w której hooks polemizuje z ideą feminizmu jako po prostu dążeniem do równości płci i pokazuje na to, że płeć, rasa i klasa są ze sobą ściśle połączone, nierozerwalnie splecione. Według mnie to jest bardzo dobry przykład takiego zdroworozsądkowego, dobrze uargumentowanego feministycznego wywodu, z którym można, wiadomo, się zgadzać albo wejść z nim w polemikę, ale na pewno jest to narracja bardzo czuła na niuanse, taka pełna subtelności, nie próbująca kreślić czarno-białego obrazu rzeczywistości. I ja w ogóle dzięki tej książce zapoznałam się z koncepcją feminizmu intersekcjonalnego, więc też pod tym względem była dla mnie bardzo ciekawa. Pawilon małych ssaków Patryka Pufelskiego to jest książka, która została nadesłana. Już mi się język plącze. Została nadesłana na konkurs pamiętników osób LGBTQ+, ale została wydana w formie osobnej książki przez Charakter. To są migawki z życia Patryka Pufelskiego, z jego pracy w zoo, która jest jego wielką, wielką pasją, z jego codzienności, lektur, obserwacji rzeczywistości, z jego relacji rodzinnych, czy przyjacielskich, czy związkowych, o jego rodzinie ludzkiej i jego rodzinie zwierzęcej. Ta książka podobała mi się tak bardzo ze względu na to, że po prostu postać Pufelskiego jest dla mnie taką bardzo pozytywną postacią, człowiekiem z wielkim szacunkiem do innych, otwarciem na dialog, taką czułością i po prostu dobrocią, która płynie z tej narracji. Nie znam Pufelskiego, ale ten jego obraz, który wyłania się z Pawilonu Małych Ssaków, jest bardzo pozytywny.
I to jest taka książka, którą chciałabym podawać dalej i dzielić się tą dobrocią, która w niej drzemie. Dużo nadziei mi dała i takiej wiary w człowieka ta książka. I też wielokrotnie się śmiałam przy niej. Bardzo taka pozytywna lektura w zalewie wielu skrajnie negatywnych. Chociaż tutaj też są trudne tematy, są tematy związane z wykluczeniem, z brakiem zrozumienia wśród najbliższych, ale jednak dobre wibracje zostawia po sobie. Prowadzący umarłych Chin z perspektywy nizin społecznych Liao Yiwu w tłumaczeniu Agnieszki Pokojskiej. Zbiór reportaży, rozmów z różnymi przedstawicielami właśnie nizin społecznych chińskich. Ta książka była dla mnie ciekawa pod tym względem, że zobaczyłam rewolucję kulturalną, wielki skok naprzód w zupełnie innym świetle, już nie jako taki suchy fakt, o którym się uczyłam na historii, który jednak był potraktowany dość marginalnie w szkole, tylko jako coś, co rzeczywiście miało wpływ na życie ludzi i miało konsekwencje też w życiach ludzi takich prostych, niekoniecznie zaangażowanych w politykę. I tutaj też jest dużo po prostu bardzo ciekawych postaci. Jest mistrz Feng Shui, jest handlarz ludźmi, trędowaty, są artyści, osoby parające się takimi tradycyjnymi zawodami. Taki świat zupełnie mi nieznany, a naprawdę fascynujący. Jak prowadzić dom, kiedy toniesz? Casey Davis w tłumaczeniu Kamili Slawiński. To jest poradnik, więc coś, po co zwykle nie sięgam. O prowadzeniu domu, o sprzątaniu, o ogarnianiu swojej przestrzeni w momentach jakichś mniejszych lub większych kryzysów, kiedy nie mamy na to siły. Książka zdejmuje bardzo duży ciężar z barków i przypomina takie proste prawdy, jak ta, że sprzątanie jest moralnie neutralne i to, że nie ogarniamy swojej przestrzeni przez jakiś czas nie czyni z nas złych ludzi, czy nie czyni z nas, nie wiem, leniuchów, czy brudasów i pomaga zmienić zupełnie podejście do sprzątania na takie bardziej, mniej opresyjne, bardziej skierowane na to, żeby nasza przestrzeń była funkcjonalna, żeby służyła nam. Myślę, że też dużo dobrego tam książka może zrobić. Dla mnie na pewno zrobiła. Pocztówka z mokum Piotra Oczki, zbiór esejów o kulturze Holandii, pisany przez człowieka, który jednocześnie się na tym zna, jest wykształcony w tym kierunku, ale też jest wielkim, wielkim pasjonatem i ta pasja napędza jego narrację na bardzo różne tematy. Ta książka mi się kojarzy z cudownym wyjazdem, który miałam w 2023 z moją majówką w Amsterdamie, kiedy widziałam Vermeera na żywo i to był cudowny czas. Eseje oczki mi jeszcze pogłębiły to doświadczenie i są naprawdę fascynujące, a jednocześnie prześwietnie się je czyta. Nazywam się Chanel Miller w tłumaczeniu Kamili Slawiński znowu. To są wspomnienia autorki, która stała się ofiarą gwałtu po imprezie, na której upiła się do nieprzytomności, co potem oczywiście było obracane przeciwko niej. Do tego doszło na kampusie uniwersyteckim. Sprawcą też był student. I to jest książka o jej zmaganiach późniejszych, psychicznych, emocjonalnych, ale też sądowych przede wszystkim. O całej sprawie, która ciągnęła się latami, o tym, jak wpłynęło to na jej codzienność, jakie piętno to na niej odcisnęło i bardzo dla mnie była ta książka poruszająca. Sam fakt, że ofiara tutaj odzyskuje swoją podmiotowość i staje się kimś więcej niż tylko właśnie ofiarą gwałtu, ale Chanel Miller pokazuje nam, z czym musiała się tak naprawdę mierzyć na co dzień i jak ta podmiotowość była jej odbierana w toku sprawy. To była bardzo trudna emocjonalnie książka, przemyślana. Rzeczywiście widać było, że pisana z dystansu, już z bardzo dużą dozą autorefleksji i uświadomiła mi, że bardzo lubię memuary i że chciałabym częściej sięgać właśnie po ten gatunek. Barbarzyńca w ogrodzie Zbigniewa Herberta, jego szkice z różnych podróży po Europie dotyczące sztuki i kultury. Bardzo nastrojowa lektura,
mocno bazująca na zmysłach, pokazująca takie bezpośrednie zetknięcie się z danym miejscem, z danym dziełem, naturą, ludźmi, do zatopienia się w tej atmosferze, ale też jest tutaj sporo wiedzy, której nie można brać bezkrytycznie, jako zawsze prawdziwą, ale no nie można odmówić autorowi erudycji i wielkiego obeznania w kulturze. Ja też tutaj sporo takich artystycznych, ciekawych wątków dla siebie odnalazłam. I biografia Hanny Lachert, Wygoda ważniejsza niż piękno, Katarzyny Jasiołek, biografia ikony designu polskiego, projektantki mebli, architektki wnętrz, jednej z takich najwybitniejszych artystek sztuki użytkowej po wojnie w Polsce, świetnie pokazująca niezwykle barwną postać Hanny Lachert w oparciu o spotkania z nią, ale też rozmowy z jej bliskimi czy współpracownikami i bardzo też sprawnie nakreślony cały kontekst ówczesnej polskiej sztuki użytkowej. I jeszcze dwa tytuły poetyckie. Felicity Mary Oliver, moja pierwsza styczność z tą amerykańską poetką, laureatką Nagrody Pulitzera. Czytałam te wiersze w oryginale, bo niestety nie ma polskich tłumaczeń na razie, co jest dużą luką, wydaje mi się, i jest trochę zaskakujące. Piękne w swojej prostocie, w takiej swojej naiwnej wręcz afirmacji życia w wydaniu już starszej, dojrzałej kobiety i szukanie absolutu w jego codziennych przejawach. Może się wydawać infantylna i pewnie nie do każdego trafi, ale ja dostrzegam w niej jakąś głębię dla siebie. I antologia poezji Zuzanny Ginczanki opracowała Izolda Kiec. To jest naprawdę coś prześwietnego, począwszy od właśnie opracowania, tego, że Izolda Kiec zebrała tutaj wszystkie znane utwory Ginczanki, również te wcześniej nieopublikowane, a one były bardzo mocno rozproszone w różnych miejscach, w różnych źródłach. Świetnie opracowała Kiec kontekst, podając nam różne artykuły, książki o Zuzannie Ginczance, nakreślając jej portret, kontekst, w którym pisała dane wiersze. Są też ilustracje, zdjęcia, więc to jest naprawdę świetna, świetna antologia. No i sama poezja Ginczanki, która jest jedną z moich ulubionych poetek i po prostu dla mnie to była uczta duchowa. Ginczanka, mimo że nie zdążyła rozwinąć tak do końca swojego warsztatu literackiego, bo bardzo młodo zginęła, to niejednokrotnie te wiersze uderzają swoją dojrzałością refleksji i to jest też taka poezja mieniąca się bardzo różnymi kolorami. Ona czasami jest taka lekka, frywolna, bazująca na jakichś grach słownych, na neologizmach, które Ginczanka wymyśla po prostu mistrzowsko. Jest taka trochę leśmianowska w tym. Czasami to są takie wiersze satyryczne, humorystyczne, a czasami tak mocno uderzają swoim ciężarem, mierzeniem się ze swoją śmiertelnością, złem dookoła, będącym na wyciągnięcie ręki, cierpieniem, brzydotą. To wszystko jest tak wspaniale równoważone przez pochwałę życia i przez sensualność, przez cielesność, przez bardzo uważną obserwację, wrażliwość na piękno. Ale aż trochę przykro, że przeczytałam już wszystko, co Ginczanka napisała, przynajmniej wszystko, co zostało odkryte dotychczas. To wszystko, o czym chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć. Następny filmik to będą najgorsze książki 2023. Na szczęście nie ma ich dużo. I tym zamkniemy już ten 2023 rok. Nie będziemy się już cofać więcej. Dzięki Wam bardzo, że ze mną byliście. Ściskam Was najmocniej na świecie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!